Cześć i czołem, witam wszystkich serdecznie z tej strony Kowalski. Dzisiaj kolejny vlog, kolejna rozkmina, która wydaje mi się, że jest do podzielenia i być może komuś się po prostu przyda. Mianowicie będziemy poruszać temat cykli, który jest tak popularny na rynku kryptowalut, ale nawet nie macie, niektórzy nie mają tego pojęcia, jak cykl właściwie występuje ogólnie w środowisku. Czym jest cykl? To powiemy sobie dzisiaj i w jaki sposób z takiego cyklu robić sobie pożytek dla siebie bądź też samoświadomość, bądź też jak najlepiej rozwiązać te podejście cykliczne I teraz żebym wiedzieli, żebyście wiedzieli o czym ja mówię Jak wiecie na rynku kryptowalut mówimy o takich rzeczach, czy tam na rynkach tradycyjnych o tym, że mamy etapy bardzo jakby spadku i, spadku i po prostu nic się nie ruszamy, etapy wybicia i etapy przełamania, i z powrotem na bez, tak? Czyli mamy coś, co się zmienia, zmieniają tam się emocje przede wszystkim. To wszystko jest skierowane emocjami. Jak wiecie, właśnie stąd się właśnie biorą te, te wszystkie połączenia w związku z tą chciwością, w związku z tym, czy my chcemy coś kupować, czy chcemy coś sprzedawać, tak? Tutaj jest to nieodłączne. My nie jesteśmy w stanie jedynie tego co zrobić, to ocenić właściwie, w którym momencie my się znajdujemy. I to jest, zawsze mają więcej, wie, wiele osób ma z tym po prostu problem. I teraz, żeby nie być gołosłownym, w życiu, w waszym życiu tak samo występują cykle. I jest tak, że jeżeli ktoś ma już jakieś doświadczenie, bagaż doświadczeń bądź lat przede wszystkim, to jest w stanie określić, w którym momencie cyklu kiedyś w przyszłości się znajdował. Niektórzy mówią na przykład, że te pewne lata były bardzo, bardzo dobre, tak i w pewnym momencie osiągali, że tak powiem, szczyt euforii, a później. Przez kolejny etap życia powoli się staczali, nawet nie zauważając tego, że się, że się staczają. Mało tego, oni nie są w stanie nawet powiedzieć, że w momencie cyklu, w którym było tak zajebiście i tak się cieszyli i euforycznie, to byli pewni, byli przekonani, że ten stan będzie trwał wiecznie. Czyli jeżeli wszystko się w życiu układa, idzie po Twojej myśli, jest fantastycznie, układa się w domu, dzieci są zdrowe, e, nikt nie umiera w rodzinie, to zauważcie, że. Ten etap i tak się musi skończyć, tak? Ze względu na charakterystykę po prostu życia. że Przede wszystkim lata ubywają e, po to, że ludzie wokół, z którymi też, że tak powiem, kooperujesz, też się zmieniają i ty, niezależnie od tego, jaki ty masz samopoczucie w tym momencie, dojdziesz do przełamania. I, i tak się dzieje w różnych, że tak powiem, miejscach Twojego życia e, i w różnych miejscach. E, ze względu na charakterystykę tego, jacy my jesteśmy, że my się starzejemy e, i tego, że przechodzimy w pewne stany, nie zdawając sobie z tego, w jakim stanie się po prostu w tym momencie znajdujemy. No i teraz ktoś się by powiedział no dobrze, no wiemy, że są cykle, wiemy o tym, że w życiu e, jest raz lepiej, raz jest gorzej, po co w ogóle o tym mówić? No właśnie w pewnym momencie po to, żeby z tymi cyklami się pogodzić, tak? Czyli jeżeli mamy etap cyklu bardzo smutny, tragiczny, dajmy na to E, taki przykład, ktoś utracił pracę, nie ma pracy, nie ma dochodów, tak? Nie ma w tym momencie, ma, ma dosyć trudną sytuację, jeszcze ktoś mu tam powiedzmy umarł, i tak jak to mówią, zawsze e, te nieszczęścia chodzą parami. Tak I się mówi e, takie, takie wrażenie. I zauważcie, że w tym momencie, wtedy, kiedy jest taka rozkwina, wtedy, kiedy jesteście tam załamani, przygniemnieni i tak dalej. Nie ma nawet takiego jakiegoś światła w tunelu, żeby, żeby coś się poprawiło. Myślicie tylko pesymistycznie, a jak to będzie jeszcze gorzej, albo jak tam COVID był, powiedzmy, i tam jeszcze bardziej ludzie się w pewien sposób nakręcali. To nie widzicie tej nadziei, nie widzicie tego, tego że, że się poprawi. No właśnie, i to jest, i to jest błędne, bo to by w pewien sposób wam pomogło. Zrozumienie cyklu pomogłoby, pomogłoby wam to zrozumieć, że będzie dobrze, tak, że się poprawi, że tak na sprawę nie wiesz z, z której strony przyjdzie ta zmiana, ale wiesz o tym, że już dochodzi do takiego mocnego przełamania, do takiej tak, tak mocnej szarej dupy, że w tym momencie nastąpi przełom. I jak zauważycie pewnie w, swojej, w swoich takich rozkminach w swojej przyszłości, czasami dochodziło do bardzo sytuacji bezjanadziejnych, takich, że już faktycznie stwierdziłeś, że już jest koniec, właściwie, że to nie ma żadnego znaczenia, jak sobie teraz poradzić. To dochodziło do jakiegoś triggeru. I ten trigger był z zewnątrz, czyli jakaś osoba z zewnątrz nagle, nie wiem, was zaczepiła i, i zmieniła w pewien sposób wam pogląd na, na cały świat. To jest jedno słowo, jedna książka, jedne. Ta, całkowicie totalna rzecz, ale zauważcie, że w tamtym momencie, kiedy byliście w szarej dupie, ciężko było wam o tym po prostu pomyśleć. I tak samo ma to przełożenie na rynki finansowe. Wtedy, kiedy jesteśmy w szarej dupie, e, dokładnie są te same emocje, tak? My myślimy, że będzie jeszcze gorzej i szukamy coraz. Pogłębiających się rzeczy, dlatego ja też w tamtym okresie e, bez tak, jestem bardzo optymistyczny. Bo po prostu starasz sobie to uświadomić, że to wszystko jest cyklem. Najgorsze jest to, że musisz to połączyć z tymi cyklami twoimi życiowymi. A te twoje cykle życiowe mogą być różne, bo raz może być lepiej, raz może być gorzej. I to nie jest tak, że w tym momencie, jeżeli że, 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 że dochodzisz do szczytu, tak, w tym momencie, nie wiem, osiągasz już takie mega sukcesy, jest wszystko fajnie, wszystko idzie super i wszystko się układa, żeby spodziewać się tego złego, bo jakby zobaczcie, że to może być destrukcyjne, tak? Oczywiście w tym momencie, kiedy myślimy, że jest Bessa albo jest słabo, to fajnie myśleć o tym, że będzie dobrze. Ale z drugiej strony nie jest to już takie przyjemne, zauważcie, że jeżeli mamy tak fajnie, to myślimy, ach, to będzie jeszcze fajniej, będzie jeszcze lepiej rosło. I to już jest wtedy dosyć niebezpieczne, zauważcie. Dlatego warto jest, co, co warto jest, na dawę sprawy zrobić? No właśnie, to czego uczymy, to czego się uczy, w na reakcji, to w pewien sposób te, opanowanie tych emocji, bądź też tak zwane spłaszczanie krzywej, spłaszczanie tego, spłaszczanie tych takich Momentów euforycznych i momentów przygnębiających, czyli żeby nie być aż tak skrajnym w tych swoich emocjach, czyli nie być skrajnie optymistycznym, żeby tak aż się nie poruszać się, że tak powiem, do skrajnego pesymizmu, do takiego, że już aż po prostu jesteś na, na samym dołku, ale też jednocześnie, jeżeli przychodzi euforia i wygrasz to torotka, to żeby też euforycznie tak nie tego nie, nie, nie rozpamiętywać, tylko w pewien sposób robić taki konstans. Żeby jak najbardziej tą, tą krzywą, która w was, was, waszym życiu jest, to żeby jak najbardziej ją spłaszczyć, żeby ona nie miała takiego mocnego e, przeniesienia na wasze emocje. Bo wtedy te myśli emocjonalne prowadzą do błędów, tak? bo, nie, bo nie będziecie w stanie stwierdzić, na jakim momencie, ty, w tym momencie życiu się znajdujecie. Znam takie osoby, które twierdzą, że one są urodzone w, w czepku, które, w którym się wszystko udaje. I, i, I właściwie nie mają takich momentów, twierdzą, że takie, taki cykl, taka teoria cyklu nie istnieje. No właśnie, po pierwsze, oni nie zdają oni, jeżeli ich bliżej zbadamy i zaczynamy z nimi rozmawiać, z takimi osobami, moim zdaniem, to te osoby po prostu mają bardzo mocno wypłaszczony ten element e, chciwości i strachu. One nie podchodzą aż tak euforycznie i również nie podchodzą też tak e, bardzo pesymistycznie do tych, wszystkich, do tych wszystkich zmian w ich życiu. To faktycznie ich Krzywa również się zmienia, bo oni mają złe okresy i mają też dobre okresy. Jest to cały czas u nich cykl. Tylko absolutnie oni nie przywiązują do tego takiej dużej uwagi, starają się nie skupiać na tych emocjach, które w tym momencie występują, czyli wypłaszczają tą krzywą. Takim właśnie na, na, takim wnioskiem na dzisiaj z, tej, z, tego, z tego mojego wywodu jest to, żeby wypłaszczać w pewien sposób tą krzywą tej dynamiki, ale wiedzieć też jednocześnie, że większość czasu właściwie znajdujemy się w takim etapie konstansu. Że wydaje się nam, że jesteśmy cały czas tak samo, bądź ewentualnie lekko wznosimy, lekko spadamy. I to jest dosyć zgubne, bo pamiętajcie, że w etapie konstansu Wy nie jesteście Konstansem, tylko albo idziecie równią pochyłą do dołu, albo idziecie równią pochyłą do góry. I to jest takie klun na dzisiaj. Zawsze pamiętajcie, że jeżeli dochodzimy, niestety, niestety tak jest, jeżeli dochodzimy do drastycznej euforii, czy to w naszym życiu, czy w rynkach finansowych, czy gdziekolwiek, to dochodzi do pewnego przełamania. I oczywiście może być kontynuowany ten, ten, ten aspekt. E, fajności i jeszcze lepszych zabaw i tak dalej, ale też trzeba sobie zdać sobie z tego świadomość, żeby tak się tym nie ekscytować, żeby tak tego nie brać na siebie, ale też nie przejmować się tym, że będzie gorzej, a wtedy, kiedy jest gorzej, to wiedzieć, że będzie też lepiej. To jest na pewno, na pewno na, 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 bardzo budujące, szczególnie dla tych ludzi na rynkach finansowych, Bescie, ale w hoście, niestety, ludzie sobie nie zdają z tego sprawy, i zauważcie, jak trudno jest ludziom wychodzić z rynku kryptowalut, jak trudno jest keszować nie powiedzmy, zyski, które już mają. Do no myślą, że będzie coraz lepiej, I to, jest, i to jest clue. Wydaje mi się, że warto się nad tym zastanowić: że cykle występują wszędzie e, i nawet jest cykl życia samochodu i są różne cykle. Cykle życia, a ogólnie, jeżeli chodzi o wiek, macie wiek dziecięcy, macie cykle w małżeństwach, macie cykle e, rozwoju dziecka, tak? To wszystko są cykle i w pewien sposób zawsze one podchodzą ze skrajności w skrajność, czyli na przykład, jeżeli ktoś się w dalszym ciągu, nie wiem, jest konstans rozwoju dziecka na jakimś danym etapie, ja, ja, ja też na przykład miałem tak, powiedzmy, dziecko, które na przykład do trzeciego roku życia nie mówi, tak, już zaczynają się lekarze, lekarze zaczynają się martwić, że to dziecko nie mówi, rodzice mówią, kurde, co to dziecko tak nie mówi, no bo powiedziałbyś coś, powiedziałbyś coś, tak, następuje taki ewentualny konstans i dochodzi do jakiegoś przełamania. I za parę miesięcy okazuje się, że dziecko po prostu babla tą jataczką, że mówisz, kurde, to już fajniej było, jak nie gadał. I to jest taki kolejny przykład. Niestety, to wszystko jest tak dynamiczne, i nie zastanawiamy się nad tym. Żyjemy tak, jak jest, żyjemy tym, tym że o, teraz jest fajnie, będzie jeszcze lepiej, staramy się w pewien sposób pocieszać. Ale niestety, prawda jest taka, że cykle występują i będą występować. A Wy, Waszym zdaniem jest to, żeby ty, to, tą krzywą tych emocji spłaszczyć, czyli nie ekscytować się wygraną totolotka, ale też nie płakać, kiedy wylądujecie pod mostem. Taka konkluzja na dzisiaj. Dajcie znać, co Wy to o tym sądzicie, czy Wy mm, widzicie takie cykle, czy w swoim życiu przede wszystkim te osoby, które mają już kilka, bo kilkanaście lat, e, to mogą się podzielić właśnie takim doświadczeniem i zobaczyć, że to wszystko właśnie dąży w skrajność, czyli e, nie wiem, skrajne zakochanie podczas powiedzmy m, pierwszych spotkań z jakimiś, jakimiś kobietami, później małżeństwa, a później przebicie się do tego, że to jest po prostu najgorsza, nie wiem, osoba na świecie, tak, która, nie wiem, katuje Was garnkiem po głowie, nie? Też może dojść do takich przełamań i trzeba sobie zdawać z tego świadomość, ewentualnie płaszczyć, ten wykres spłaszczać, jak najbardziej po prostu ubijać w pewien sposób to, te, te dogmaty, no i żyć, i żyć tak jak to pozwala, ale też wykorzystywać to, jeżeli mielibyśmy się odnieść do rynku krypto na rynku finansowym i wtedy, kiedy to czujecie, kiedy już jest, widzicie to, widzicie te emocje wokół, bo one jednak na rynkach finansowych dotyczą większej ilości osób, to łatwiej wam to będzie zauważać w przyszłości. Mam nadzieję, pomoże wam w dobrych decyzjach. Dziękuję na dzisiaj, życzę przyjemnego dnia, dajcie informacje w komentarzu, jak wam się to podoba. Cześć!